Siemanko, czwarty dzień. Idę na siłkę, jest 11:45. Testuję obecnie sobie godzinę, testuję też siłownię, planowo jakiś full body workout, coś w tym stylu. Też muszę się wdrożyć jeszcze w te treningi. Także zrobimy elegancki trening i pójdziemy jeść drugi posiłek, jakąś jajecznicę, chyba coś w tym stylu. Czasami tylko wyjebałbyś się tylko. Co zrobił? Czy wyjebałbyś się? Nie może. Co? Nie można tak. Czemu nie? To tak niehigieniczne. Dobra, czy stary dość nos? Wiesz co, wiele filmów związanych z NoFapem ma podobny schemat. Na początku pierdolą ci o tym, jakim jesteś przegrybem, że obcisujesz ograsa do pikseli, dają ci rady, jakie możesz natychmiast zastosować, żeby wygrać z nałogiem i prawdopodobnie po obejrzeniu masz wysoką motywację, być może nawet zastosujesz się do niektórych rad, może nawet na początku idzie ci świetnie, no i podtrzymujesz passę. Ale wiadomo, nagle coś pęka, jakiś wolny wieczór, chwytasz za ogurasa, no i po skończonej sprawie przypomina sobie film, w którym mówili ci, że przecież jak wapujesz do pikseli, to jesteś przegrywem. No i plus dodatkowo oczywiście dochodzi ta bezsilność, że okej, no przecież chciałeś, próbowałeś, ale znowu do tego wróciłeś. Praktycznie podwójne kombo. Ja rozumiem, że znajdą się takie osoby, które potrafią powiedzieć od dzisiaj nie i koniec, i faktycznie trzymają się tego, i im to wychodzi. No ale prawdopodobnie, jeżeli ty już próbowałeś, no to musisz się pogodzić z tym, że nie jesteś jedną z tych osób. I wiesz, to nie jest nic złego, po prostu musisz zmienić plan treningowy. To trochę tak jak na siłowni. Jeżeli chcemy chwycić, przychodzimy pierwszy raz na siłkę, widzimy sztangę, która waży 200 kg, no i chcemy ją wziąć na przykład nawet na martwy ciąg. Podchodzisz, no prawdopodobnie nawet ni chuja nie ruszy. Widzisz, i to tak samo możemy zastosować analogię do tego. Musisz po prostu progresować. Jeżeli trzepiesz kapucyna powiedzmy 2 razy dziennie i średnio wychodzi ci to, nie wiem, 14 na tydzień, okej, spróbuj zmniejszyć to do 10 razy. Jeżeli te 10 razy nie będzie ci już sprawiać większego kłopotu, zmniejszasz dalej. Wiesz, też mocno mi nie pasuje ten temat, że my często mówimy na siebie: jestem przegrywem, jestem debilem, bo tak naprawdę spędzamy ze sobą najwięcej czasu w życiu, nie? Nikt prawdopodobnie nie spędzi z tobą tyle czasu, ile ty spędzasz sam ze sobą. I w momencie, kiedy ty sam na siebie szczekasz, ty sam na siebie mówisz, że ty jesteś debilem, tutaj taki myk ode mnie, że łatwo możemy to zamienić, mówiąc na przykład: to, co teraz zrobiłem, faktycznie było debilne. Rozumiesz, w tym momencie na siebie nie szczekasz, po prostu nie obrażasz siebie, tylko obrażasz tą sytuację, że po prostu faktycznie w tej sytuacji postąpiłeś tak, że ci to nie pasuje. Pierdolę. Widać coś tam jeszcze? Coś tam. Golfa chyba, co? Golf czy joga? Golfa nie mogę, bo za dużo trzeba stukać kijkami. Ale na jogę troszeczkę. A tenis? Ja tenisa nie robię, mam jakieś tenisisty. Tenisa też nie lubię, bo są dwie rakietki, tylko jedna piłka. No, sprytne. Nie wiem, piłeczka. Jezu. Godzinka 15 i dokurwimy sobie jakąś fajną potreningową jajecznicę. Na masełku z boczkiem. Jakoś tak to się prezentuje w mojej głowie. No dobra, także robimy elegancką jajówę. Myślę, że tak jest, 4 jajka sobie dodamy do tego z 50 g boczku, z 15 g masła. Jeżeli chodzi o trening, to był dobry trening, ale tak jak mówię, wdrażam się dopiero, bo tak naprawdę przez ostatni rok nie miałem dostępu do takiej siłowni jakby do pełnoprawnej, wyjazdy i tak dalej. Dlatego teraz staram się troszeczkę to nadrobić, pobawić się po prostu z jakimiś maszynami nawet. Dobra, także dzisiaj wleciał elegancki full body workout, no i teraz nasz glikogen i syntezę białek mięśniowych musi zasilić elegancka jajeczniczka z
z dwoma kromkami chleba i z boczkiem, nie? Na masełku. Co do tej jajecznicy, to miałem się wstrzymać dopiero wtedy, kiedy będę mógł pojechać do swojego domu rodzinnego i wziąć takie prawdziwe jajka z kur, od kur, no ale nie wytrzymałem presji, bo już na samą myśl, na temat jajecznicy, ślinka mi ciekła, także kupiłem jakieś lidlowe jajka. Okej, okay, przeboleję. Także... Też jeżeli chodzi o to liczenie wszystkiego na oko, to jest tak, że wiecie, ja mniej więcej jem bardzo podobnie, także ja już mam w głowie ten kalkulator, co ile ma i tak. I to nie jest tak, że ja wcześniej nie miałem takiego epizodu, gdzie tego skrupulatnie nie liczyłem, absolutnie. Miałem redukcję, gdzie robiłem to licząc skrupulatnie. I uważam, że taki okres jest potrzebny, gdzie wszystko wbijacie co do, może nie co do grama, ale no po prostu liczycie to, kontrolujecie. Ale taki okres, gdzie po prostu już wiecie co ile ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić to dla spokoju głowy bardziej na oko, tak? Dobra, już tutaj widzę, że zjebałem, bo boczku nie dałem wcześniej. No nic, no tak to jest, jak się kurde... Dwie rzeczy naraz robi. Chciałem powiedzieć, że elegancka jajuwa, do tego dwie kromki chleba. Także mamy czwarty dzień redukcji na NoFapie. Jeżeli chodzi o jakieś moje doświadczenia, to na razie bardzo spoko się redukuje. Przez te 4 dni 2500, znaczy nie wiem jak dzisiaj, ale podejrzewam, że też będzie 2500 kalorii, 160 gramów białka, między 150 a 170, tak będzie raczej, no tak po prostu jest. Do tego co, 50-60 gramów tłuszczu, reszta to węgle. Jeżeli chodzi o treningi, to tak jak mówię, dopiero się tutaj tak jakby w nie wpasowuje, dlatego robię to na takich, nie wiem, 50% ciężaru maksymalnego może. Po prostu znowu oswajam się z tymi ruchami. Na razie jest spoko. Jeżeli chodzi o aspekt NoFapu, to absolutnie nie mam jakiegoś pociągu, żeby przerwać tą pasę, dlatego też jest to bardzo w porządku. Dobra, na dzień dzisiejszy to chyba wszystko. Ja zaraz zrobię sobie jeszcze kurczaka na kolację, żeby dobić eleganckie 2500 kalorii. Dzień zdecydowanie na plus. Ładujcie glikogen, rośnijcie duzi i widzimy się w następnym materiale. Siemanko.